Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego już za nami. Przed uczniami rok pracy. We wszystkich placówkach edukacyjnych zakończył się czas wakacyjnej przerwy. Najmłodszych rodzice zaprowadzili do żłobka i przedszkoli. Starsi poszli do szkół. Największe emocje towarzyszą jak zwykle tym, którzy poszli do pierwszych grup każdego poziomu edukacji. Czy to trzyletni maluszek, czy uczeń pierwszej klasy liceum, emocje trochę inaczej wyrażane, ale łączy je niepokój związany z przekroczeniem nowego progu. Oczywiście, że pierwsze rozstanie z mamą jest najtrudniejsze, ale pierwsza klasa również bywa trudna. W polkowickich szkołach uroczystości przebiegają zwykle według stosownego scenariusza i w jedynce już na pierwszym spotkaniu dzieci pasowane są na uczniów. W trójce witane równie gorąco, ale moment pasowania przesunięty jest na czas, gdy dzieci w szkole się zadomowią. Rozpoczęcie roku szkolnego to ważne wydarzenie dla wszystkich uczniów i nauczycieli, tak więc jak co roku obecni byli na uroczystości włodarze miasta. Zespół szkół w Polkowicach to jedyna szkoła ponadgimnazjalna. Dla tej placówki organem prowadzącym jest starostwo powiatowe, stąd też na uroczystości rozpoczęcia obecny był starosta, wieloletni nauczyciel, który do uczniów, rodziców i nauczycieli zwrócił się tymi słowami. Na pewno będzie ten rok bardzo ciekawy, bardzo interesujący ze względu na zmiany. Maturzyści będą martwić się i przeżywać na pewno nowy sposób zdawania egzaminów maturalnych. Ja myślę, że bardziej korzystny i lepszy niż dotychczas obowiązujące. Nie ma się co bać na zapas, bo jak zwykle uczniowie tej szkoły i maturzyści tej szkoły tą maturę zdają bardzo dobrze, bo bardzo dobrze są do niej przygotowywani przez znakomitą kadrę i grono pedagogiczne. Chciałbym zapewnić właśnie uczniów klas pierwszych, że dokonaliście wraz ze swoimi rodzicami bardzo dobrego wyboru. Wybierając zespół szkół w Polkowicach, dokonaliście wyboru w przyszłość, bo jest to szkoła bardzo otwarta na ucznia, otwarta na jego problemy, możliwości, na jego rozwój przede wszystkim. I osoby tu pracujące, wyśmienici pedagodzy, dbają właśnie o to, abyście w sposób bardzo nowoczesny, w sposób bardzo wyszukany i ciekawy pogłębiali swoją wiedzę, zdobywali nowe umiejętności. Rozpoczęcie roku szkolnego to tradycja, która choć powtarzana co roku, to każdego roku inna, bo zmieniają się dzieci, pozmienia się szkoła, która stara się sprostać nowym wyzwaniom cywilizacyjnym i w tej zmienności jedno jest niezmienne. Pierwszy dzwonek, sygnał do pracy.